również bardzo ciekawie. Nazywa się to chwytacz snów albo łapacz snów. Jest to urządzenie, które przypomina rodzaj koła. Rodzaj koła z witliny albo z drewna, na którym jest rozpięta sieć, misterna pajęczyna zrobiona z rzemyków, na której wiszą, są umocowane koraliki i piórka. W taki sposób, że tworzą misterną pajęczynę piór i koralików oraz rzemyków. I chwytacz snów, ten tak zwany dreamcatcher, wisi zwykle w oknie albo w wejściu wigwamu. Jego zadanie jest, kiedy w nocy idziesz spać. To wszystkie sny, które wlatują do pomieszczenia, w którym śnisz, przechodzą przez ten chwytacz snów. I złe sny zaplątują się w te pióra i korale oraz rzemyki i pozostają na tym łapaczu snów. A dobre sny przechodzą przez niego gładko i swobodnie, docierają do twojego umysłu i śnią się tobie przez całą noc. Podczas gdy złe sny zostały zatrzymane i uwięzione w łapaczu snów, który zatrzymuje je aż do rana. A rano znikają i zamieniają się w pył. Złe sny rozpadają się w proch i znikają. I chciałbym teraz, abyś ty, słuchając mojego głosu oraz tej muzyki i nadal wchodząc coraz głębiej w stan relaksu i odprężenia, pozwól sobie na to, aby uświadomić sobie, jak daleko już jesteś w tym stanie transu zmienionej świadomości. Ponieważ podczas gdy do ciebie mówię, twój umysł wytwarza podobne urządzenie, które pozostanie w twoim umyśle i będzie wychwytywać ideę, filtrować pomysły, idee. Jest to łapacz idei. Takie urządzenie, które zarówno w dzień i w nocy filtruje informacje, która do ciebie dociera. I wszystkie przykłady na to, że coś może nie wyjść, że na pewno się nie uda, że jesteś nie tego rodzaju osobą, której by cokolwiek w życiu wyszło, albo że komuś się podwinęła noga, albo że coś prawdopodobnie się nie uda, albo pójdzie na wspak lub na opak, że wszystkie przykłady na to i wszystkie tego typu idee, które mogą spowalniać twój rozwój, zmniejszać twoją radość życia, pozbawiać cię ekstazy, satysfakcji oraz sukcesów, wszystko to zatrzymuje się na tej misternej pajęczynie, na tych piórach oraz koralikach i pozostaje tam uwięzione, podczas gdy dobre idee, te, które pokazują się, że człowiek może osiągnąć niezwykłe rzeczy, bo wiesz, skoro ktoś jest w stanie zrobić jedną rzecz, to znaczy, że każdy to potrafi, że wszystkie te idee, które pokazują, że twoje możliwości, tak jak wszystkich ludzi, są nieograniczone, że możesz osiągnąć to, co chcesz, że możesz zrealizować swoje marzenia i że nowe przedsięwzięcia przyniosą ci wiele radości, sukcesu,
uczuć, dobrych uczuć, pieniędzy. I że wszystkie te idee, które wspomagają Twój rozwój oraz pozytywne zmiany, przechodzą przez łapacz idei gładko i swobodnie oraz instalują się w Twoim umyśle, gdzie będą kierować Twoją uwagę na to wszystko, co naprawdę dobrze działa. Bo dzięki temu sposobowi myślenia powstała dziedzina, którą zajmujemy się wszyscy, którą ja się zajmuję, którą Ty się zajmujesz. Ponieważ byli ludzie, którzy skierowali swoją uwagę na te nieliczne jednostki, które robiły coś doskonale. Skierowali swoją uwagę na te osoby, które radziły sobie z problemami w sposób niezwykle łatwy. Z setek tysięcy, jeśli nie mniej, dziesiątków milionów ludzi, którzy mają fobię, ich uwagę przyciągnęli ci nieliczni, którzy kiedyś mieli i się jej pozbyli. Ich uwagę przyciągnęli ci nieliczni ludzie, którzy odnoszą sukcesy i kiedy się za coś wezmą, to im to naprawdę dobrze wychodzi. I powiedzieli sobie, skoro oni to potrafią, to znaczy, że jest to możliwe. A skoro jest to możliwe, to jest sposób, żebym ja się tego nauczył. Żebyś ty się tego nauczyła, żebyś ty się tego nauczył. Ponieważ to, że ktoś potrafi coś zrobić, to znaczy, że ty też jesteś w stanie nauczyć się to robić to w taki sposób. Że jeśli ktoś odniósł sukces, to znaczy, że i ty to możesz zrobić. Jeśli ktoś odniósł sukces, to znaczy, że ty też to potrafisz. Być może jeszcze nie nauczyłaś lub nie nauczyłeś się, jak to robić. Ale to znaczy, że jest to możliwe. I podczas gdy tego typu myślenie umożliwiało powstawanie niezwykłych idei i pomysłów, umożliwiło powstanie programowania neurolingwistycznego, które sprawiło, że coś, co się wydawało darem natury dostępnym tylko nielicznym, jak na przykład umiejętność perswazji albo charyzmatyczna osobowość, lub siła woli, lub zdolność do pamiętania niezwykłych rzeczy, ogromnej ilości informacji. Że coś, co ludzie myśleli, że jest po prostu cechą wrodzoną, raptem okazało się, że może być nauczone. I setki tysięcy ludzi już z tego skorzystały. Także podczas gdy Twoja podświadomość uczy się, jak używać łapacza idei, a Ty coraz głębiej wchodzisz w trans, wraz z każdym kolejnym oddechem, coraz głębiej i głębiej, pozwalając swojej podświadomości, żeby zainstalowała łapacz idei, tego rodzaju filtr, w każdej komórce Twojego mózgu, w każdym narzędzie zmysłu, w każdym włóknie nerwowym. Tak, aby kiedy się uczysz nowych rzeczy i kiedy w Twoim układzie nerwowym rosną nowe połączenia, powstają nowe synapsy. Bo kiedy uczysz się czegoś nowego, powstaje nowe połączenie. A skoro możesz przy pomocy siły swojego umysłu przyspieszać gojenie się na leczenie się chorób, możesz zwolnić akcję serca, to znaczy, że również możesz mieć wpływ na to, jak szybko powstają nowe połączenia, jak szybko powstaje sieć w łapaczu idei, sieć połączeń, która jest w Twoim umyśle, sieć połączeń, która tak jak cały Twój umysł wychodzi na zewnątrz Ciebie, ponieważ Twój umysł jest nieskończoną galaktyką możliwości, w której Ty jesteś centrum. I ta galaktyka nieskończonej ilości połączeń, ta sieć, która tworzy Twoją rzeczywistość, sieć ogromnych możliwości, wychodzi na zewnątrz i splata się z innymi,
sprawiając, że wszyscy stają się bogatsi i że Ty stajesz się bogatszy, bogatsza na wiele różnych sposobów i w wielu różnych znaczeniach. I jedną z części takiej postawy jest postawa obfitości i bogactwa. Jest to mentalność i umysł, który pozwala Ci mieć świadomość obfitości wszystkiego. Że kiedy zaczynasz robić biznes, że kiedy zaczynasz mieć idee, które wdrażasz w życie, to wiesz, że im więcej ludzi robi to samo, tym więcej jest do podziału. Że mimo tego, że ciągle jeszcze istnieją ludzie, którzy posiadają świadomość ubóstwa, myślenie w rodzaju, że jak ktoś zacznie robić coś podobnego do mnie, to nie starczy pieniędzy dla mnie, zabierze moje, że jest tylko skończona ilość bogactwa i każdy, kto zarabia, to innym odbiera. Ale wiecie, że podświadomość i świat w pewnym sensie rządzi się odwrotną logiką, że im więcej ludzi jest do tego tortu, tym większy jest tort. Kiedyś na przykład w ogóle nie było pieniędzy, a zobaczcie, ile tego jest teraz. I przez cały czas ludzie je robią i zarabiają, i im więcej ludzi sięga po pieniądze, im więcej pieniędzy trzeba, żeby zapewnić sobie jakość życia, tym więcej pieniędzy jest na świecie. Kiedyś ludzie żyli w prostych i prymitywnych warunkach i istniała określona ilość pieniędzy. A zobaczcie, jak wiele jest ich teraz. I jest ich coraz więcej. Im więcej ludzi pracuje i zarabia, im więcej ludzi wydaje, tym więcej jest pieniędzy. Tak samo jest ze wszystkim. Pieniędzy, ekstazy, szczęścia, satysfakcji, dobrych uczuć. Tego starczy dla wszystkich. I im więcej ludzi tego potrzebuje, tym więcej tego jest. Logika podświadomości sprawia, że im więcej zasobów, świadomych zasobów ze swojego umysłu wykorzystujesz i zużywasz, tym więcej ich przybywa. Zadziwiająca rzecz. Ale z tym jest jak z pieniędzmi. Kiedyś ich w ogóle nie było, a zobaczcie, ile tego jest teraz. I podczas gdy w Twoim umyśle krystalizuje się łapacz idei, który będzie działał dokładnie tak samo, jak łapacz snów, który Indianie Ojibwa wieszają w swoich namiotach i domach, w oknach lub drzwiach do sypialni, i które wychwytują złe sny. Złe sny zatrzymują się na tej misternej sieci, na tych piórach i koralikach, i zostają tam aż do rana. A dobre sny przelatują, wpadają do Twojego umysłu i śnią Ci się, sprawiając Ci przyjemność i ucząc Cię nowych rzeczy. Podczas gdy tamte złe wraz z nastaniem świtu zamieniają się w nicość i rozpadają. Tak samo te myśli, idee oraz przykłady z życia, na podstawie których niektórzy ludzie wnioskowali, że życie jest podłe i na pewno nic się nie uda i że nie starczy dla wszystkich i na pewno kiedyś zabraknie. Na pewno kiedyś zabraknie czegoś ważnego, że te idee i te myśli zatrzymują się na Twoim łapaczu idei i wraz z nastaniem dnia rozpadają się w pył i znikają. A te dobre idee, które sprawiają, że możesz odnosić sukcesy, że możesz doświadczać pewności siebie, że możesz mieć genialne i świetne twórcze pomysły, że możesz osiągnąć sukces i zrealizować swoje marzenia, że te właśnie przenikają w
najgłębsze zakamarki Twojego umysłu, krystalizując się w postaci przekonań i wiary w to, że możesz to osiągnąć, że wiary w to, że zasługujesz na więcej i lepiej, krystalizują się w postaci wartości, które pozwalają Ci żyć lepiej i pełniej, tworząc fundamenty umiejętności, na przykład budowania raportu i kontaktu z innymi ludźmi. Ponieważ NLP jest taką dyscypliną, która pozwala Ci tak oddziaływać na ludzi, że im też jest z Tobą lepiej, że lgną do Ciebie jak magnes, ponieważ dobrze się z Tobą czują, ponieważ korzystają na Twojej obecności, robiąc dobre rzeczy i dostając dobre rzeczy. I wiem, że interesują Cię różne sprawy, różne rzeczy i że chcesz zmian. Mogą się dokonać podświadomie i samoczynnie, ponieważ umieściłaś i umieściłeś je na linii życia, która biegnie w przyszłość. A gdzie, kiedy trzeba, poczujesz w sobie energię i postawę egzotycznego kota o laserowym wzroku. A kiedy trzeba, to Twój umysł będzie filtrował informacje i idee, które do Ciebie docierają, sprawiając, że wspaniałe dźwięki i uczucia będą omywać Twój umysł, układ nerwowy i mózg, wywołując w Tobie przyjemne uczucia, dobre skojarzenia, świetne pomysły. I teraz możesz powoli w swoim tempie i z najwygodniejszą dla siebie prędkością powoli wracać do stanu czuwania, ale tylko tak szybko i tylko w takim tempie, w jakim Twoja podświadomość zrobi dla Ciebie potrzebne i dobre rzeczy. Instalując łapacz słów i łapacz idei oraz wykrywacz świetnych pomysłów. Bo żyjemy w XXI wieku i możemy pójść dalej niż Indianie Ojibwa. Możesz mieć w głowie nie tylko filtr, który zatrzymuje złe i ograniczające idee oraz myśli. Możesz mieć nawet radar, który wychwytuje z daleka nadchodzące okazje, możliwości, szanse, pomysły, jak magnes przyciąga je do Ciebie, sprawiając, że możesz bez chwili wahania sięgnąć po to, co jest Ci potrzebne, co jest potrzebne innym ludziom. I powoli możesz w swoim tempie z najwygodniejszą dla obu Twoich umysłów prędkością wrócić tutaj do stanu czuwania. Ponieważ kiedy w pełni wrócisz tutaj do tej sali, rozejrzysz się i poczujesz temperaturę powietrza na skórze. Poczujesz nacisk swoich stóp na podłoże, to zacznie Ci się pojawiać pewien interesujący stan, narastająca energia, dreszczyk emocji, dreszczyk energii, który zacznie zamieniać się w wibrację, rozkoszną, przyjemną, energetyczną wibrację, która odświeża każdą komórkę Twojego ciała. Zacznie zamieniać się w strumień przyjemnej wibracji, która energetyzuje każdy Twój mięsień, penetruje wszystkie komórki, napełniając je rozkosznym uczuciem naenergetyzowania,
uczucia świeżości, zadowolenia oraz narastającą ciekawością. Co by to zrobić z resztą tak wspaniale rozpoczętego wieczoru? A można zrobić różne rzeczy. Także życzę Wam wspaniałej reszty wieczoru albo fantastycznej zabawy na resztę dzisiejszego dnia. Wybór należy.